Pojawił się pewien problem, ponieważ widzimy Ciebie w telewizji, widzimy Ciebie w stanie futbolu jako trenera młodzieży, jako człowieka od certyfikacji akademii, a czemu się na meczach już nie widać KTS-u ostatnio? Jutro wyjeżdżam do Hiszpanii, do Espanyolu Barcelona i wracam też na boisko. Okej, czyli Wojtek Małecki, krótko mówiąc, jak ogłoszony został jego transfer, to Ty już się zabijasz. To, co powiedziałem przed chwilą, to jest taka wymówka, tak naprawdę boję się rywalizacji z Wojtkiem. Wiele osób się zastanawia, czy te drożdżówki są prawdziwe. Te drożdżówki są prawdziwe. Zęby złamane. No. Jak wy się czujecie z tym, że wy trenujecie, rywalizacja, ciężka praca, a jest pewien człowiek, wy już sami powiecie kto, który tylko po telewizji się szlaja? No są, w każdej drużynie są ludzie od czarnej roboty, tak jak widać. I są tacy, którzy są wizytówką firmy. Także Mati oszust poszedł chyba drogą telewizyjną. Pozdrawiamy Matiego serdecznie. Ja jestem oszustem cały czas, więc nic nie będę mówił. To, co powiedziałem przed chwilą, to jest taka wymówka, tak naprawdę muszę jakoś zarabiać pieniądze, więc będę. Dopiero jak zapewnimy sobie gdzieś tam kontrakt w Espanyolu Barcelona, wracam na boisko. BKTS! Pobaw się klawiaturą, coś niby, obiema rękoma. Twoja historia jest to tyle ciekawa, że ty, pomijając Kowala Małeckiego, jesteś jedynym, który w Ekstraklasie zagrał. Więc może coś o tym więcej powiedzieć? Co się stało, że tą poważną piłkę, co by nie mówić? No i petasz teraz. No tak. Jesteś, licząc Kowala Małeckiego, jedynym, który w Ekstraklasie zagrał. I fakt, że to był jeden mecz, ale szczególny. No tak, był to ostatni mecz w Polonii Warszawa na najwyższym szczeblu w Polsce. 2013 rok. A wynik jaki to był? Przegraliśmy 3-1. Ojej, to trójkę dostałeś. No tak, no ale otworzyliśmy wynik, wtedy fajnie się zaczęło. A Flączak do kieszeni schowany, czy nie? Nie, akurat z Flączakiem no to... On wtedy jeszcze obrona, tak? Tak, obrona, ale strzelił na bramkę i to chyba nawet ja go nie pokryłem, także... Także zmiana pytania. Grafiką komputerową zająłem się tak naprawdę przez przypadek. Na początku zaczynałem na jakichś tam forach, jakieś takie pierdoły robiłem, typu awatary, jakieś banery. Im bardziej poznawałem jakby możliwości programów graficznych, tym też bardziej rozwinęła się moja zajawka. No później zauważyłem, że też z tego mogły być jakieś korzyści materialne. No i to też był jakby taki jakby bodziec, który sprawił, że tym się zajmuję. Dla mnie największą satysfakcją jest, jak mogę zobaczyć na przykład swoją okładkę płyty gdzieś w sklepie typu Empik albo nie wiem, jakiś plakat na mieście. Ta satysfakcja właśnie z tego, że ja to wykonałem, a tak naprawdę no, to jest anonimowe, ale ja wiem, że to ja, jest jakby jest niepowtarzalna. Też jest fajne to, że teraz mogę połączyć jakby dwie moje zajawki i no, na boisku nie jestem zbyt kreatywnym zawodnikiem, no a tutaj w grafice... Czarna robota. Od czarnej roboty jestem, a właśnie w grafice jednak mogę tutaj rozdawać na prawo i lewo pędzlem. BKTS! U mnie się zapierdala, jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Ale trenerze, my lubimy zapierdalać. Ale u mnie się, synku, tak zapierdala, że nigdzie indziej się tak nie zapierdala jak u mnie. Zrozumiano? Tak! Biegać! No już, biegamy, 40 okrążeń na początek. Biegać, to jest polska myśl szkoleniowa. Piłka się przede wszystkim musi zmęczonej nogi trzymać. Ale trenerze, zajebiemy się. I o to chodzi. Słabi się muszą zajebać, silni muszą przetrwać. Weszło KKTS, la 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 la. Weszło KKTS, opa, przy dzisiaj. Dawid się szykuje, ale bez komina tym razem, co? Sędzia Wąs, co? Nie dla kominów, nie dla kominów. Czemu? Nie może być kominów, moi drodzy. Kominy to są dobre... To nie jest element stroju sportowego. To równie dobrze może być założona czapka, kożuch albo podpaska. A jak Liber G, to nie? Nie.
nie dla kominów. Dolmy kominy ze stadionu. Nie no, ja jestem uczulony, jak widzę piłkarza w kominie, to już u mnie w meczu nie zagra w tym kominie. Dwójka. Kolejne czyste kontra. Musi mu dać, no jak może mu tego nie dać? Buduję tam pasy spokojnie. Co to za sytuacja, że dwa gole i jeden głową? To jest nie mam pojęcia, jak już Krawc strzela bramkę... Chyba przyznam. Jak już Krawc, tak, może kwestia przydział. No wiesz. Jak już Krawc strzela bramkę z głowy, to nie wiem co się dzieje. Dzięki Samson. Nie było pańskiego nigdy w życiu. Musi mu dać, musi mu kurde. Chyba podać. Nie no, kurwa, łeb w co jest chłop, kurwa? Chyba bez kitów. To jest niedowiary. Dzięki. Czekajcie, bo jeszcze jedna ruda. Dzięki. Wesło! 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 Do boju! Ale Joczysz co do kuli sławy się wpasował? Dobra, to teraz już nie ma, ale już mogę pijać. Już nie będzie więcej o mnie, także... Pożegnaj się z widzami! Ja mówię właśnie, mówię, bardzo miło. Pozdrawiam wszystkich.